Co się dzieje? Dobra, to gdzie zaczynamy? Wiem, zacznijmy od pokoju zabaw w piwnicy. Nie lubię tego miejsca. Ech, co to za pokój zabaw? Zobaczysz. Jest dziwny. Musimy tylko zdobyć klucze. Staruszek ukrył je w książce w bibliotece. Let me guess. Biblioteka będzie tu, mam nadzieję. Nie, to kibel. Idź mi do kibla. Nope. Dobra, to tutaj. Idźmy tutaj. To jest chyba biblioteka. To jest biblioteka! Klucz do pokoju zabaw znajduje się w najgrubszej książce leżącej na górnej półce szafy. Tommy rzucał tu we mnie książkami i nazywał to bitwą na książki. Wow. Aż do pewnego dnia, kiedy odrzuciłam jedną z nich tak, że musiała korzystać z opatrunku. Dobra. Beatrius. Nowe szaty cesarza. Han Christian Andersen. To chyba nie to. Chyba albo to. Przeczytaj. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla. Bla, bla. To nie ta książka. Przewodnik pielgrzyma po Orgiami. Tam pierwszy klucz do unikania skaleczeń. Bla, bla, bla. Czytać dalej? Tak. No. Dusklide. Opowiedz o dziewczynce, która zakochuje się w zombie pachnących cukrotkami narażonym na łagodne światło słoneczne. What the fuck? Aż muszę to przeczytać. Uch, może następnym razem. Znalazłem klucz. Ten gościu z pewnością wiedział, jak chować różne rzeczy. Dobra, mam klucz. Fuckers. No to idziemy do piwnicy. Teraz możemy opowiedzieć pokój zabaw w piwnicy. Kurwa, no... Spostrzegawcza jesteś. To jest piwnica. Tutaj bawimy się w chowanego. Włącz światło, zanim się o coś potkniesz. Ale on ma przepity głos, prawda? Dobra. Drzwi są zamknięte. Otwórz za pomocą klucz. Okej. Okay. Tutaj jest jak jaskini. Fuck! Robi się mrocznie. Dobra. Wypchana zabawka przedstawiająca dziobaka. Co to za małe, okropne stworzenie? Weź. Zabrano dziobaczek. Królik z papieru. What the fuck? Rozbita pozytywka. Nic więcej nie mogę zrobić. Królik z papieru, rozbita pozytywka. Dobra, wychodzę. I jak? Dzieciaki, co wiecie na temat tych wszystkich królików? Nic! Staruszek nie pozwalał nam wchodzić do środka, dlatego nigdy o tym nie rozmawialiśmy. A wiesz, że jest jeszcze więcej? Gdzie? W środku opuszczonej latarni, stojącej na klifie. Chcesz zobaczyć? Mam klucze. Niech zgadnę, tam też nie mogliście wchodzić. Przypomnijcie mi, żeby nie dopuszczać was do zamkniętych szafek, gdy jesteście w pobliżu. Więc jak? Chcesz zobaczyć te latarnie? Cóż, trochę wieje na zewnątrz, ale... Och, do diabła z tym. Jestem doktor Watts. Wiatr mnie nie powstrzyma. Dalej, skopmy parę tyłków. Madafaka Watts, madafaka Watts. Wszyscy to są madafaki. Dobra. Czy ciśniemy do latarni morskiej, która... Zapewne jest za domem. Czemu na zewnątrz chodzimy szybciej niż w domu?
Nieważne. Klip wygląda, jakby w kosmosie był. Tu jest. Żeby zejść na dół, musimy skierować się na południe. Za! Zapomniałem mojego spadochronu. No. No. W końcu przeszedł przez mostek. Na razie zapowiada się świetnie. Ta muzyka jest przepiękna. Naprawdę. Aha, dobra, to muszę tu zejść. Fiefiórki! Tu kieruję się. Tu jest! Moja nowoczesna piłka plażowa. Myślałem, że ją zgubiłem. Och. Tak jest do bani. Och, już nigdy więcej jej nie zgubię. Schowam ją, nie patrz. Nie mamy czasu na... Okej, gotowe. W porządku, a teraz chodźmy do latarni. Pali się! Co za bałwan rozbił tak samochód? To... doktor Roslin. Och, ta doktor Roslin. Nieładnie tak kłamać, panie. Motherfucker Watson. Watts. Zapierdzielać. Och! Wiewiórka! Wiewiórka! Toż to... Co to jest fight z wiewiórką? Nie martwcie się, dzieci. Pokonam ją. Motherfucker Watts. What the fuck? Atakuj, wróć. Oczywiście atakuj. Kopnijcie tu nami. Cios, but, drugi but. Może cios tornado. Głośno krzyku, jak najgłośniej. Jej koniec jest blisko. Przestań. Albo powiemy mamie, że się znęca nad zwierzętami. Ta, i zadzwoni po policję. Och, dajcie spokój. Ja tylko żartowałem. Nie lubicie bawić się w odgrywanie scenek? Jest, pokonaliśmy wiewiórkę. Wstydź się! Nazwijmy ją Terry. Dobra. Idźmy już. Stracimy całą noc. Musicie mi przypominać cały czas o sterowaniu. Dzieci mają klucze. Otwórzcie te drzwi! O, dobra. Musimy chyba najpierw zobaczyć na ten... Ku pamięci River E. Wiles. River Wiles, he? Była żoną Johna? Nie wiem. No dalej, latarnia jest tam. No to ją otwórz. No. Fuck yeah. O, tutaj chyba jest cutscenka. Papierowe króliczki. Jesteśmy na miejscu. No, to jest jakiś specjalny. Wielokolorowy papierowy królik. Hej, nie było tu, kiedy byliśmy tu w ostatni weekend. O tak! Johnny musiał tu jeszcze przyjść, zanim źle się poczuł. Dwa kolory, Czy tylko mnie one przerażają? Tak, tylko ciebie. Yep. Co to? Ktoś do mnie dzwoni. Powinienem bym się domyślać. Tak, tak, już idziemy. Bla, 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 bla. Dobra, wracamy. A jeżeli chodzi o to... Zabrano papierowy królik. Dobra, miło się wracać. Słuchał tak długo.
Co on jest żółwiem? Jest też żółwiem. Co ty do zbója tam robiłeś? Podsmażałem mrówki lupą. W świetle księżyca? No dobra, zrzemnąłem się trochę. Boże, jak trudno być mądralą w dzisiejszych czasach. Dajesz nawet radę, na pół gwizdka. Twój kask jest na kanapie, zakładaj go i jazda. Tu jest kanapa? Zaczynaj. Dobra, zaczynamy. Nie wiem co dokładnie, ale jedziemy. Nie wiem co się dzieje, nie wiem co o tym myśleć. Gdzie, w ogóle gdzie my... Cofamy się w czasie? No, jesteśmy... To było... To powinno być ostatnie dostępne wspomnienie. Odblokuj mowę dla wszystkich z wyjątkiem John'ego. Dobra, znajdźmy go. Poprzez najechanie kursorem myszy na górną część ekranu możesz w dowolnym momencie dowiedzieć się, na jakim etapie życia jesteś, etapie życia John'ego. Okej, jesteśmy... Tak już był stary. Dobra, szukamy go. Czyli jak te dzieciaki mówiły, że on tam musiał być w poprzedni weekend, więc pewnie jest przy latarni. Sprawdźmy to. Chyba mamy widok na latarnię tu z boku. No. Triple that. A nie, to jest jak ona jeszcze żyje. Johnny? Co za miła niespodzianka. Nieczęsto mamy tutaj gości. Nazywam się doktor Eva Rosalyn. To jest... Doktor von Masterthorn. Doktor Rosenzo von Masterthorn. Doktor Neil Watts. Słyszałeś o... Segment Agency of Life Generation? Och tak, jesteście z agencji. Wspaniale, właśnie myślałem o tym, żeby was wezwać. Lili, zrób nam herbatę, proszę. A nie, to jest ta Lili. Lili? Istotnie, wzywałeś nas. Przybyliśmy z przeszłości, aby zrealizować naszą umowę. Ostrożnie, jeżeli zleśnicznie jest z klifu, będziemy musieli otworzyć to wspomnienie. Neil, okaż mu trochę szacunku. No właśnie. What? Ech, przecież to tylko program. Wiem, ale to ostatnie dostępne wspomnienie John'ego i potrzebuję jego współpracy. W najgorszym wypadku je zresetujemy. Nie możemy tracić na to czasu. Wy... Przybywaliście tutaj, aby zabrać mnie na księżyc, prawda? Tak, John. Wydaje mi się, że miałem wspaniałe życie. Niewystarczająco, tak myślę. Czyli możecie to zrobić? Piękna muzyka. Możecie zabrać mnie na księżyc? Bezpośrednio nie możemy, ale sprawimy, że ty sam będziesz w stanie to zrobić. Dlaczego chcesz się tam wybrać? Nie wiem. W porządku. Możesz nam powiedzieć, to konieczne, abyśmy mogli ci pomóc. Pragniesz sławy? Pieniędzy? Musisz mieć jakąś motywację. Przykro mi, ale naprawdę nie wiem. Po prostu chcę to zrobić. Już na oko widać, że będą z nim same problemy. Nieważne, Johnny. Przedstawię ci plan działania. Powinniśmy się udać do twojego dzieciństwa, ale to zbyt daleko, żeby uczynić to jednym skokiem w pamięci. Będziemy musieli przemierzać przez twoje wspomnienia, cofając się małymi kroczkami. Na co oczywiście wyraziłeś zgodę w przeszłości. Określimy cele w twoich wspomnieniach z dzieciństwa, dzięki którym będziemy mieli do nich bezpośredni dostęp, a następnie wrócimy tutaj.
Będziemy musieli wywrzeć na ciebie wpływ w dzieciństwie, żebyś zechciał zostać astronautą. Lub dostać się na oglądną katapultę. Sęk w tym, że musisz nam powiedzieć o sobie więcej niż tylko zwykłe... Nie wiem. Tak długo, jak będziecie w stanie zabrać mnie na księżyc, będę z wami współpracował w każdy możliwy sposób. Świetnie. Aby wykonać skok w pamięci, potrzebujemy czegoś, co ma dla ciebie dużą wartość. Masz jakieś wspomnienie, od którego moglibyśmy zacząć? Do dzieła. Jesteś gotowy? Panie przodem. O, chyba się zaczyna konkretnie gra. Zebrano księżyc. Najpierw musimy przygotować to wspomnienie. Przygotować wspomnienie, tak. Kusz, 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 kusz. O nie, o nie. Ułóż wspomnienie. Klikaj kulki, aby zmienić położenie elementów. O nie. To się nie dzieje, naprawdę. To było tak ciężkie, że mi stopiło mózg. Aktywować wspomnienie? Tak. Czekajcie, a co z moją prywatnością? Jeżeli to tylko będzie możliwe, postaramy się jej nie naruszać. Jednak w większości przypadków nie da się tego całkowicie uniknąć. Jesteśmy troszeczkę wcześniej niż byliśmy. Wow. Wyłącz widzialność interakcji. Nie możemy się rzucać w oczy. Dobra, dobra. Zadowolona? Rany. Zapomniałem zapytać go o te króliki. One mi przerażają. Najpierw powinniśmy sprawdzić, czy John jest zdrowy psychicznie. Co jest? Usłyszał mnie? To niemożliwe. To prawdopodobnie tylko część jego pamięci. What the fuck? Ja tam pozostaję przy swoim. Tak czy siak, przestań gadać i znajdź jakieś wspomnienie, dzięki któremu będziemy mogli wykonać skok. A. Znajdź odpowiednie przedmioty, żeby zdobyć przedmioty. I w tym momencie pragnę przerwać. Nagrywanie.